Hej, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałam przedstawić denko kosmetyczne. Jest to drugie denko na moim kanale. Zużyłam wiele fajnych produktów, także zaczynamy. Produkty będę wyciągała losowo. Zacznę może najpierw od takiego balsamu do ciała. Jest to firma HIP, balsam przeznaczony dla dzieci. Ja o tym mówiłam w moich ulubieńcach kosmetycznych. Bardzo fajny produkt za niewielką cenę. On kosztuje około 4 euro. Tutaj mamy 305 ml. Balsam ze świetnym składem. Fajnie nawilżał, pięknie pachnie. Serdecznie go polecam. Dalej do ciała mam żel do mycia. Jest to firma Yumi, Aloes i Greyfood, zakupiony w Lidlu. Bardzo fajny produkt. Świetnie pachniał, tak świeżo. Jest to również godne polecenia. Następnym żelem to jest to Bernengen. Jest to żel oraz do kąpieli oraz pod prysznic. Bardzo fajny produkt, ale on miał dosyć intensywny zapach, taki kwiatowy, lekko może duszący. Ja lubię takie zapachy na jesień, zimę, ale to jest nie dla każdego, więc ja go polecam, ale nie każdemu to się może sprawdzić. Bym to chętnie zakupiła ponownie. Dalej mam do ciała również taki balsam do ciała, który zakupiłam w DM-ie. On ma bardzo fajny skład, taki naturalny. On był na jakieś przecenie za 1,50 euro. Ja go zakupiłam, ponieważ jego pojemność to jest tylko 100 ml i to jest akurat taka pojemność do samolotu. Dlatego właśnie zabieram go ze sobą. Bardzo fajny produkt, świetnie skórę nawilżał. Dalej mam do ciała również oliwki do ciała. Ja bardzo używam dużo oliwek w okresie jesienno-zimowym. To są akurat firma Baby Love DM z Balei. Nie Balea, z DM-u. Bardzo fajne produkty. Ja używam tych albo z Rossmana, albo Hipa. Fajny skład, godne polecenia. Następnie mam do twarzy Hydrolat Melissa Maudi, zakupiony w Lidlu. Bardzo fajny produkt, ze świetnym składem, świetnie skórę nawilżał. Serdecznie to polecam i widziałam na półkach wiele innych rodzajów. Do twarzy dalej zużyłam taką maseczkę z Balei. Jest to retinol, zakupiona za około euro. Fajny skład, godne polecenia, ale już mamy koniec kwietnia, więc tego więcej z retinolem nie będę używała. Do tego pewnie wrócę w październiku. Serdecznie polecam. Do twarzy dalej mamy taki olejek do czyszczenia, do zmywania makijażu z firmy Balea. Również kupuję ten albo z Rossmana, on kosztuje około 2,40 euro. Bardzo fajny produkt, świetnie zmywa makijaż, serdecznie to polecam. Tu jest około, tak, tu jest 100 ml. Do twarzy, również do zmywania mam taki, miałam taki żel do zmywania. Jest to firma Sukin, firma z Australii, która produkuje produkty wegańskie ze świetnymi składami. Te produkty można zakupić przez internet. Ja go zakupiłam w aptece za około 5 euro. Normalna cena to około 10 euro. One w Polsce są również dostępne w sklepach internetowych. Bardzo fajny skład, świetnie skórę doczyszczał. Ale znaczy do niego nie wrócę, ze względu, że za taką cenę można kupić inne produkty. Ale jeżeli ktoś ma budżet, także to polecam. Dalej do twarzy zużyłam taki olejek, jest to firma Altera z Rossmana. On około 4 euro kosztował, to było około 30 ml. Bardzo fajny produkt, z tego są również inne rodzaje. Ten jest akurat Bio Baobab. Widziałam jeszcze arganowe, czasami wychodzą również inne, także to również serdecznie polecam, jest niedrogie. Do twarzy również zużyłam serum do twarzy z retinolem Detox. Bardzo fajne serum. O tym też również wspomniałam w moich hitach kosmetycznych. On kosztuje około 20 euro. Bardzo fajne składy. Ogólnie ta firma jest godna polecenia. Dalej do twarzy zużyłam również takie serum olejowe z firmy Catrice. Było to serum ze skwalanem oraz ceramidy. Bardzo fajny produkt, ale to była seria limitowana, on kosztował około 5 euro. Także to mi się świetnie sprawdziło. Również innym produktem do twarzy jest to serum z Essence. Ja tego używałam na dzień. Bardzo fajny skład. I jest to serum nawilżające, takie uspokajające. Również niedrogie, on około 4 euro kosztował. Dostępny w DM-ie, w Rossmanie. Fajny produkt, świetnie nawilżał.
Dalej do twarzy mam kropelki brązujące, firma Hawaiian Tropic. Bardzo fajny produkt, który tak świetnie skórę. Ona nadawała taki skórze taki blask. Ta skóra była taka trochę jakby wypoczęta po wakacjach. Tylko tego trzeba zużyć pół roku po otwarciu. Do tego produktu chętnie również powrócę. Dalej do twarzy mam. Właśnie, tu mam takie produkty z firmy Uzdrowisko. Jest to polska firma z fajnymi składami. Tu akurat mam takie balsamiczne serum uzdrawiające suchą skórę. I to rzeczywiście to serum jest bardzo tłuste. Na początku to mi się podobało, ponieważ to świetnie nawilża. Później trochę się z tym męczyłam, ale zużyłam to na szyję i dekolt. Świetny skład, ale dla osób, które mają bardzo suchą skórę, taką wręcz atopową, bardzo fajny produkt, to mogę polecić. Z Uzdrowiska również ukończyłam krem od oczy, przeciwzmarszczkowy. Bardzo fajny produkt ze świetnym składem. Jedynym minusem tego produktu jest jego pojemność, ponieważ on za pojemność tutaj mamy 25 ml i trzeba to zużyć w ciągu pół roku po otwarciu. Ja nie jestem w stanie zużyć tak dużego kremu pod oczy w pół roku, dlatego używam to później jako krem do twarzy, ale świetnie nawilża, ma również świetny skład. To również polecam. W ogóle firma Uzdrowisko jest bardzo fajna. Dalej tutaj mam Deo Stick Sensitive Isana. Bardzo fajny produkt, on kosztuje niewiele, około 3 euro. Nie ma w składzie alkoholu ani aluminium. Ja tego używam w okresie jesienno-zimowym. Jeżeli ktoś ma bardzo wrażliwą skórę, to serdecznie polecam. Dalej mamy tutaj kolorówkę. Zużyłam oczywiście nie w miesiąc, tylko w dłuższym okresie czasu. Jest to Rivar de Lu podkład liftingujący. Ja o tym mówiłam w swoich hitach kosmetycznych. Bardzo fajny produkt, który kosztuje bardzo niewiele, bo około 5 euro. Produkt, który tak optycznie wygładza skórę. Jest to podkład kryjący. Serdecznie go polecam. Ja do niego na razie nie wrócę, ponieważ mam wiele innych podkładów teraz do zużycia, ale jeżeli ktoś szuka dobrego podkładu za niewielkie pieniądze, to polecam. Innym podkładem, a bardziej BB kremem jest to Bielende Make Up Academy. Tu jest napisane fluid mineralny rozświetlający. Ja mam w odcieniu numer 3. Świetny skład, serdecznie to polecam. Również o tym mówiłam w swoich hitach kosmetycznych. Dalej mam tutaj taki żel do brwi Rivar Love Me. Bardzo fajny produkt do brwi, który powoduje, że te brwi są na miejscu. To również się fajnie sprawdziło, jest niedrogie, około 2,5 euro. Polecam również. Dalej mam tusz do rzęs Maybelline Colossal. Ten tusz bardzo szybko mi wysechł. Nie wiem, czy to był jakiś feralny albo, no nie wiem, tak czy siak ja do niego nie wrócę, bo mi się szybko to skończyło, to kosztuje około 6 euro, za tą cenę mogę kupić dwa inne tusze, na przykład Essence, które są również bardzo dobre, więc do tego na razie nie wrócę. Również tu mam taki fajny produkt do brwi, jest to firma Catrice, taka kredka, to jest wodoodporna, tutaj jest wysuwana, są z tego różne kolory, akurat mam w odcieniu 0,40. Bardzo fajny produkt, jedynym minusem jest to, że on się szybko kończy. Inny produkt tutaj mam, aha, mam jeszcze tylko dwie pasty do zębów. Ja mam zęby bardzo wrażliwe, tu mam pastę Elmex, bardzo fajny produkt, godny polecenia. Elmex kupuję najczęściej w promocji. Tu mam akurat taką wersję pomarańczową, jeszcze bardzo lubię taką wersję zieloną. Serdecznie polecam. Jeżeli ktoś ma wrażliwe zęby, to jest naprawdę bardzo fajny produkt. I inną pastą, którą mogę polecić, nawet dla wrażliwych zębów, jest to Odol Med Dry White and Shine. Bardzo fajny produkt. To mi się również fajnie sprawdziło. Ja to kupiłam na jakiejś promocji. Także to jest również godne polecenia. Także to będą wszystkie produkty na dzień dzisiejszy. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!